Michał Szwarc, jestem członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a także jestem członkiem Zarządu Światowego Kongresu Kresowian. To tak organizacyjnie. Poza tym biorę dosyć często udział, z czym się szczycę, w audycjach Lwowskiej Wali, nadawanej zawsze w niedzielę o 8:10 przez Radio Katowice. Bycie kresowianinem to bycie kim tak właściwie? No, w tej chwili całkiem po prostu to jest bycie Polakiem. Bycie Polakiem, który pamięta o tym, że jak się otworzy encyklopedię, to przynajmniej połowa haseł dotyczących ludzi związanych z historią Polski, zasłużonych dla Polski, ma korzenie kresowe. No, taka jest prawda, bo bądźmy szczerzy, był czas, kiedy ze Lwowa było znacznie bliżej do granicy naszej zachodniej niż do granicy wschodniej. I czym być, co znaczy być kresowianinem? Praktycznie rzecz biorąc, w tej chwili w Polsce tych, którzy z urodzenia są kresowianinami, jest już niewielu, no bo to w końcu pokolenia biologia swoje prawa ma. Natomiast potomkowie kresownia, chcąc uważać się i być kresowianinami, pamiętają zawsze o tym, co te kresy dla Polski kiedyś znaczyły, co one temu krajowi przyniosły. I mówienie w tej chwili, że Polska kończy się tak, jak się kończy teraz, że na tam nic nie ma, co było polskie, przepraszam za trywializm, to tak jakby sobie, używając słów profesora Nietzschei, wyciąć 3/4 mózgu. No bo to była Polska, no, że się granice przesunęły, taka była historia, takie były dzieje i na to nic w tej chwili nie poradzimy. Ale nie można zapominać, że akurat tam Polski nie było. Zresztą jak tam się pojedzie, to się to widzi. Ja tutaj już mówiłem z tymi osobami, które tutaj były. No przecież gdziekolwiek by się nie pojechało na kresy, gdziekolwiek by się nie popatrzyło, na najmniejsze, nawet często miejscowości, to widać te ślady polskości, widać ślady kultury polskiej, widać ślady gospodarki polskiej. Ja powiedzmy, nie chcę się powtarzać. Jest taka miejscowość na Białorusi, gdzie urodził się Niemen. Niemen Czesław Wydrzycki, pseudonim Niemen. To są Wasyliszki. W tychżeż Wasyliszkach jest w tej chwili Muzeum Niemena. Muzeum zrobione staraniem strony polskiej i białoruskiej. Tam się nikt tego nie wstydzi. W tych samych Wasyliszkach jest kościół, gdzie nikt tych śladów polskości w tym kościele nie niszczy. Niestety nie można tego powiedzieć o wielu kościołach na Ukrainie. Dalej, Kosowo. Na Polesiu Białoruskim miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki. W kościele, który nie pamięta czasów Kościuszki, bo był później wybudowany, jest tablica upamiętniająca chrzest Tadeusza Kościuszki. W tymże samym i w tej samej miejscowości, w Kosowie Poleskim, jest grób, gdzie byliśmy na 3 maja, grup powstańców styczniowych, grup uczestników wojny polsko-bolszewickiej z 20 roku. Ten grup był udekorowany naszymi barwami narodowymi. Myśmy byli dali akurat 3 maja. I te ślady tam są. Tych śladów, no niestety, tam i o dziwo. Na Białorusi tych śladów nikt nie niszczy. Czego znowu nie można powiedzieć o Ukrainie, gdzie ślady polskości są niwelowane na każdym kroku. To samo na Litwie, ale z kolei, jeśli ktoś pojedzie i zobaczy to, co już mówiłem, te groby, mało tego, jeśli poszuka w kościołach
upamiętnień polskich, to wszędzie widać. Ba, to widać nawet na gmachach publicznych. Więc no, to znaczenie być krosowianinem, to znaczy całkiem po prostu pamiętać o tych dwóch rzeczach. Że się jest w tej chwili tym, czym się jest tu w Polsce Polakiem i tym, co Polska dla Kresów zrobiła i co Kresy dla Polski zrobiły. No więc to taka krótka kwintesencja. A co pan myśli o tym, co obecnie dzieje się na terenach Kresów, na terenach Litwy, Białorusi, na głównie Ukrainy, ponieważ tam sytuacja jest najbardziej zagrożona. O Białorusi, tak, rozumiem. O Białorusi to ja już mówiłem. No naprawdę dziwię się troszeczkę, że się tak u nas Białoruś w czarnych barwach przedstawia. Abstrahuję od, powiedzmy, ich ustroju politycznego, który jest jednakowy tam dla wszystkich. Obojętnie, czy to jest Litwin mieszkający, czy Rosjanin, czy Polak, czy Białorusin. To powiedzmy, tam są oni jednakowo, jeśli chodzi o konieczność posłuszeństwa władzy traktowania. I to takiego bezwzględnego posłuszeństwa. Natomiast jeśli chodzi o Litwę, to się dziwię, że tam tyle jest chęci do, powiedzmy, rugowania wszystkiego tego, co jest polskie. Ja uważam, że Ukraińcy, tak jak wszystkie narody, mają prawo do własnego państwa, mają prawo do tego, żeby w tym państwie czuć się wolnymi obywatelami. Natomiast my mamy prawo do tego, aby stosunki polsko-ukraińskie układały się na zasadzie wzajemności. I jeśli u nas, w Polsce, mniejszość niewielka, ale jednak jest, 30-40 tysięcy podobno jest Ukraińców, jeśli ma wszystkie prawa, te, które ma każdy Polak, gdzie mają własne czasopisma, szkoły, wydawnictwa, etc., etc. Tego samego chcielibyśmy, żeby Polacy mieli takie same prawa tam. Żeby były takie same prawa tam. I żeby to, co dla nich może być naturalne, nie wmawiali nam, że dla nas powinno to być naturalne. Chodzi mi o kult Bandery. Dla nas Bandera był całkiem po prostu zbrodniarzem, ludobójcą i ludobójstwo uznała banderowskie nawet Unia Europejska. No więc chodzi nam o to, żeby te stosunki układały się na zasadzie prawdy historycznej. Zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili tam jest Ukraina, ale nie zapominajmy tego, że tam kiedyś była Polska i tam żyją jeszcze Polacy. No więc te stosunki trzeba tak układać, żeby ta wzajemne świadczenie sobie jakichkolwiek praw było identyczne. Niczego więcej. Niczego więcej nie chcemy. I żeby, powiedzmy, nie zamazywano historii. Przykład. Profesor Zachariewicz, który był polskim uczonym, rektorem Politechniki Lwowskiej. W tej chwili zmieniono mu tabliczkę na cmentarzu Łyczakowskim w języku ukraińskim i zrobiono z niego Ukraińca. No więc, w imię czego ja się pytam? No w imię czego? Nikt nie chce w Polsce robić na siłę z Szewczenki Polaka. No więc nie róbmy i vice versa. Z jednej strony historia, zaszłości historyczne, z drugiej strony współczesność. Obserwujemy obecnie odradzanie się ruchu banderowskiego, czy też mówi się ruch neobanderowski. Tak. Czy uważa pan, że to ci sami banderowcy, czy powinniśmy się obawiać powtórki z historii, czy to może ruch, który jest bardziej, wykazuje się większym patriotyzmem wobec Ukrainy niż wrogością wobec Polski? Ba, i to mi trudno odpowiedzieć, bo i jedno i drugie. Owszem, ruch patriotyczny, ale trzeba jedno sobie zdać sprawę, że ten ruch dotyczy tylko to, co się w tej chwili nazywa zachodnia Ukraina. Co prawda, obecny prezydent kultywuje ten ruch Poroszenko, natomiast część na pewno to są jednak ludzie zarażeni ideologią Bandery i ideologią całej organizacji ukraińskiej nacjonalistycznej. W tej chwili to jest groźne, bo w szkołach zmienia się historię, robiąc z UPA
Ukraińcy powstańcy armii kogoś, kto walczył o wolność Ukrainy. Oni walczyli z Polakami przede wszystkim. Przecież to była organizacja, no, kolaborująca z Niemcami, z hitlerowcami, która walczyła, w ogóle nie walczyła o wolność Ukrainy z okupantem niemieckim, bo dla nich to nie był okupant. W tej chwili, niestety, ten ruch bazuje na tej samej ideologii. Bazując na tej samej ideologii, w Lwowie, w rynku, jest restauracja. Jak pan tam wchodzi, to w tejże restauracji no wszystko to, co jest związane z pochwałą dla UPA, pochwałą dla banderowców, jest eksponowane. Młodzież jest na tym uczona. I to jest najtragiczniejsze. No, jeśli były jakiekolwiek zaszłości w historii, mówmy otwarcie to po obu stronach. Ludobójstwo nazywajmy po imieniu ludobójstwem. Powiedzmy, i nie róbmy na gwałt bohaterów z tych, którzy mordowali niewinną ludność. No bo ja rozumiem walki, które są toczone między państwami przez uzbrojone oddziały, które się kierują jakimiś prawami ogólnie przyjętymi. Ale mordowanie dzieci, mordowanie kobiet, mordowanie starców, nijak mi to nie pasuje do nazwy, że to jest powstańcza armia. No, trudno historia, historia cały czas ciąży na naszych wzajemnych stosunkach. Cały czas spoglądamy w tył, a proszę mi powiedzieć, czy dostrzega pan na Ukrainie takie środowiska, z którymi można rozmawiać o przeszłości, o przyszłości. Nie tylko o przeszłości, ale też o przyszłości. Można. Są nieliczne. Są nieliczne, ale nawet we Lwowie, zapomniałem nazwisko, teraz nawet napisał taki artykuł w internecie, on nawet jest, mówiący o stosunkach polsko-ukraińskich, o niegloryfikowaniu ONUPA, tylko mówieniu po prawdzie, co to było, że to samo ONUPA już po wojnie mordowało w Bieszczadach i w Lubelskim i Zamojskim Polaków. Są. Tylko praktycznie rzecz biorąc, nie jestem znawcą stosunków wewnętrznych ukraińskich, ale wszędzie można doczytać się i zobaczyć, że w zasadzie nie ma jednej Ukrainy. Są jakby trzy Ukrainy. Ukraina zadniepszańska, ciążąca, co by nie mówić, w kierunku Rosji. Ta Ukraina kijowska i ta Ukraina zachodnia, najbardziej nacjonalistyczna, która no niestety kultywuje te tradycje najgorsze ukraińskie. No niestety, bo jest w tej chwili ta partia Swoboda. Widziałem sam, chcieli zrobić przez Polskę szlakiem Bandery rajd w tamtym roku czy dwa lata temu. Przeszkodziliśmy temu. Jak są nastawieni oni negatywnie. Redaktor Hałaś, on pisuje w życiu, jest redaktorem Życia Bytomskiego, a jednocześnie pisuje w Gazetach Warszawskich, w Gazecie Warszawskiej, w Polsce Niepodległej, i wydał książkę. Oddajcie nam Lwów, z tym to oddajcie w cudzysłowie, w sensie o pamięci. Nie o to, żeby tam wejść z wojskiem, z oddziałami zbrojnymi, zabrać Lwów. Nie. I przytacza tam w tej swojej książce tą konieczność pamiętania, często nawet o bardzo wspólnym dziedzictwie kulturowym i politycznym. Za to dostał zakaz 3-letniego wjazdu na Ukrainę. No, u nas. A nie myśli pan, że drukowanie na przykład map, które obejmują kresy polskie, map Rzeczpospolitej, które obejmują kresy, czy takie dwuznaczne tytuły, czy ciągłe nie tyle podtrzymywanie pamięci, co nieraz deklaracje, że Polska wróci na te kresy, budzi tyle samo obaw u Ukraińców, co u Polaków poparcie dla Bandery. Że są pewne wzajemne obawy. Proszę pana, więc na pewno dla nich mówienie, że my tam wrócimy, jest mówieniem no obrazoburczym. Natomiast nie można tutaj porównywać sprawy
ich w tej chwili banderyzacji, bo faktycznie to, co, takiego, co pan użył tego bardzo trafnego określenia, w pewnych regionach zachodnich Ukrainy ta banderyzacja z powrotem jest. Z tym, że są ludzie, którzy mają chęć powrotu, ale tam nikt nie ma chęci powrotu na zasadzie, że my stworzymy tam ruch podobny do waszego ruchu Bandery. To jest ta różnica. Natomiast każdy rozsądny człowiek sobie w tej chwili zdaje sprawę, że no, póki co no, nikt nie odwróci tego, co się stało po Jałcie. Tego już nie jest w stanie nikt odwrócić. Chyba jakiś kataklizm wojenny, którego nikt nie chce. Kilkadziesiąt lat temu opuścił pan Kresy, trafił pan na Górny Śląsk. Tak. Proszę powiedzieć, czy to nowe miejsce zamieszkania było w czymś podobne do Kresu? Proszę pana, więc dla mnie to było zupełnie inne środowisko. Ja mam korzenie kresowe, ale wychowałem się i całą wojnę nie spędziłem na Kresach, tylko w Dęblinie. Ale u nas w domu to było, byliśmy z kresującego środowiska kresowego. Natomiast i w związku z tym, zresztą to było lubelskie Kresy, to jest Roztocze też trochę, w związku z tym tam były bardzo podobne nastawienia do wszystkiego. Natomiast tutaj jak przyjechałem, to była zupełnie inna rzecz. Ale muszę powiedzieć jedno, myśmy się znaleźli w zupełnie innym środowisku. Ja z początku trafiłem do Lubania, tutaj pod, prawie pod Nysę Łużycką. Tam już Niemców praktycznie w ogóle nie było. Natomiast w 1948 roku, jak przyjechaliśmy do Bytomia, no, niektórzy moi koledzy w klasie jeszcze nie najlepiej po polsku mówili. Ale przyznam się, że takich antagonizmów między nami, którzyśmy tutaj zostali przepędzeni, a tymi autochtonami, którzy Ślązakami tutaj zostali, nie było ani przez chwilę, jakie antagonizmy stworzyli banderowcy tam na wschodzie. Owszem, to docieranie się było długie tutaj. To była zupełnie dwie różne kultury, powiedzmy, nawet inna mentalność, jeśli chodzi powiedzmy, takie życie codzienne, prawda? Ale ja tak jak tutaj wspominałem Państwu, to się wszystko jakoś bardzo dokładnie poukładało. Mój najmłodszy brat ma żonę Ślązaczkę i rodowitą. Żyjemy normalnie, no. My jedziemy na urodziny, oni do nas przychodzą na imieniny, więc wie pan, na początku było zupełnie inaczej. Fakt. Na początku było inaczej. Z czasem to się wszystko jakoś wymieszało, chociaż nie twierdzę, że no, powiedzmy, są środowiska, które chcą kultywować i bardzo dobrze swoje tradycje. Śląskie tradycje, kresowe tradycje i bardzo dobrze, bo w takiej różnorodności jest jednak pewnego rodzaju i jedność. Pamiętajmy każdy o swoim, wiedząc, że jednak jesteśmy w tej chwili wspólni. Generacja rodowitych kresowian jest już dość mocno zaawansowana wiekiem. Nie obawia się pan, że w przeciągu kilkunastu najbliższych lat ta pamięć o Kresach będzie znikać wraz z tym, jak ta generacja się będzie wykruszać? Więc proszę pana, to co ja tutaj mówię, faktycznie w tej chwili tych, którzy pamiętają Kresy z młodości, jest już bardzo niewiele. To jest bardzo niewiele. Natomiast była taka dziura pokoleniowa w czasie PRL-u, nie wolno było w ogóle o Kresach nic mówić. Potem to się zaczęło już pod koniec PRL-u, zaczęło to troszeczkę być przebijać się na zewnątrz, ale w środowiskach kresowych, tak jak również tu w środowisku autochtonu, Ślązaków, zaczyna odżywać tożsamość korzeniowa. Tożsamość związana z korzeniami. Pewnie to już nie będzie takie, jak to było wśród tych, którzy to przyjechali, którzy tą pamięć wizualną stamtąd wynieśli. Ale to żyje. Czy to będzie żyło w takim samym natężeniu? Nie wiem. Natomiast mogę się spodziewać, że to będzie natężenie jednak może innego rodzaju. Ale ta pamięć nie wierzę, żeby zniknęła, tak jak nie wierzę, żeby zniknęła pamięć, że Ślązak urodził się tutaj i żyje Ślązakiem. I bardzo dobrze, że takie pamięci nie ma. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego proszę dobrego. Proszę bardzo.